Cześć, to Ewelsa. Dzisiaj namalujemy sobie tą łatwą ilustrację z dyniami, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Tak jak obiecałam, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, z instruktażem, jak wykonać krok po kroku tą łatwą ilustrację jesienną z dyniami. Pokażę Wam, jak wykonać szkic, jak to namalować i dodam kilka rad na temat doboru kolorów. Ale zanim zacznę, to zapraszam Was na moje media społecznościowe, czyli na Facebooka Ewelsa, na mojego Instagrama ewelsaart, a także na mojego bloga www.ewelsa.pl, gdzie znajdziecie szkic, jeżeli chcielibyście go sobie wydrukować, a także spis wszystkich materiałów, jakie wykorzystałam do malowania tej ilustracji oraz innych kolorów, które możecie wykorzystać do namalowania właśnie takich dyni. Zapraszam Was także do subskrybowania tego kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi, a interesujecie się malowaniem nie tylko akwarelami, ale także akrylami oraz innymi mediami malarskimi. Wystarczy kliknąć subskrybujkę, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Jeśli ominęliście poprzedni odcinek i po prostu ta ilustracja jest dla Was za łatwa, to zachęcam Was do namalowania dyni z mojego poprzedniego tutorialu. Tutaj pojawi się po prostu karta, wystarczy w nią kliknąć. To może już nie przedłużam, pokażę Wam, czego użyłam do malowania i zapraszam Was do stworzenia własnej ilustracji z dyniami. Do szkicu używam ołówka HB oraz gumki, papier to blok Leniard do akwareli. Zaczynam od wyznaczenia środka długości i szerokości kartki oraz środka kartki. Ułatwi mi to umieszczenie obiektów w kompozycji. Na potrzeby filmiku zamierzam narysować kilka różnych dyń, bardziej i mniej foremnych, po to abyście mogli urozmaicić bardziej Wasze kompozycje. Rysując dynie, pamiętajcie o tym, że ich łodygi mogą mieć różną długość i grubość. Narysowanie elipsy pomaga mi w wyznaczeniu miejsca, do którego bryła dyni się załamuje, z równoległej do prostopadłej względem podłoża. W trakcie malowania wskazuje mi ona także, gdzie będzie się załamywać światło. Kolejną dynię zaczynam rysować od wyznaczenia miejsca łodygi, następnie zaznaczam sobie wysokość dyni oraz rysuję elipsa, która tym razem wyznacza jej najszerszy obwód. Kolejne dynie również rysuję na bazie elips, bawię się ich kształtem oraz kątem patrzenia na nie. Łodyga dyni nie zawsze musi znajdować się na samym środku dyni, często część z jednej strony jest masywniejsza, więc to też możemy pokazać. Wśród dyń możemy znaleźć takie, które są mniej foremne i symetryczne, więc i taka znalazła tutaj swoje miejsce. Jeśli chcecie, dynie możecie narysować, na przykład leżące obok siebie na jednej płaszczyźnie. Ja, żeby nie było tak pusto na kartce, rysuję kilka jesiennych elementów pomiędzy moimi dyniami. Mogą to być na przykład liście, gałązki, patyki albo symbole związane z Halloween. Jak już wspomniałam, do malowania używam bloku Leniard, pędzle syntetyczne tutaj Renaissance 1097R, akwarele białe, noce i Renaissance, woda, ścierka lub papier do odsączania. Kolory to żółty, ciepły czerwony, pomarańczowy, zielony. Pomarańczowy możecie stworzyć przez połączenie żółtego z ciepłą czerwienią. Jeśli chcielibyście dodać więcej głębi w Waszym dyniom, to możecie również użyć chłodnej czerwieni oraz fioletu. Dynie pomaluję na różne sposoby, o różnych źródłach światła, żeby pokazać Wam więcej możliwości. Jeśli będziecie malować kompozycję, w której dynie będą stały obok siebie, to przypilnujcie tego, aby światło było wiarygodne. Pierwszą dynię maluję mokre w mokre, nakładam rozwodniony żółty kolor w miejscu, gdzie pada najwięcej światła, a także pozostawiam biel papieru. Gdy żółty kolor jeszcze nie wysechł, nakładam pomarańczowy kolor, który również jest rozwodniony. Zbyt mocno skoncentrowany pigment mógłby zakryć żółty kolor. Uważam na to, aby na pędzlu nie znajdowało się zbyt dużo wody, w razie potrzeby odsączam go w szmatkę. Ponownie na niewyschniętą warstwę farby dodaję czerwony kolor, aby ten lekko rozpuścił się w pomarańczowym. Czerwony dodaję w miejscach najciemniejszych.
Następnie wilgotnym pędzlem bez farby lub kolorem żółtym pracuję nad jasnymi partiami dyni i buduję bryłę. W zagłębieniach dodaję kolejne warstwy pomarańczowego koloru. Wolę robić to stopniowo i mieć kontrolę nad pigmentem. Odrobiną chłodnej czerwieni podkreślam spód dyni i zagłębienia. Uważajcie, aby nie mieć zbyt dużo pigmentu na pędzlu. Kolejną dynię wypełniam rozwodnionym żółtym kolorem w miejscu, gdzie pada najwięcej światła. Pozostawiam biel papieru. Jak widzicie, lipsa pomaga mi w nałożeniu pierwszej warstwy koloru. Dodaję pomarańczowy oraz czerwony kolor, a następnie pomarańczowym kolorem maluję zagłębienia dyni. Czystym, wilgotnym pędzlem rozcieram kolory, które znajdują się już na papierze. W ten sposób tworzę gładkie przejścia. Uważam też na to, aby nie rozetrzeć wszystkich granic, żeby dynia nie straciła charakteru. W zagłębieniach dodaję czerwieni, która lekko rozpuszcza się w warstwie farby, która się już znajduje na papierze. Pamiętajcie o małych ilościach pigmentu. Następną dynię postaram się namalować szybciej. Zaczynam od żółtego rozwodnionego koloru, zachowuję biel papieru, w dolnej części od razu nakładam plamę pomarańczowego koloru. Małą rozwodnioną ilością pomarańczowego maluję uwypuklenia dyni, łącząc je ze spodem dyni. Czystym wilgotnym pędzlem rozmywam granice koloru i pozostawiam tą dynię do wyschnięcia. Kolejne dynie maluję w podobny sposób. Zaczynam od nałożenia rozwodnionego żółtego koloru, a następnie dodaję koloru pomarańczowego oraz czerwonego. Pamiętajcie o kontrolowaniu ilości wody na pędzlu i rozcieraniu granic z pomocą czystego, wilgotnego pędzla. Żółty kolor możecie też dodawać w celu zwiększenia nasycenia waszej dyni. Jeśli zamalujecie biel papieru i użyjecie większej koncentracji żółtego, to wtedy dynia będzie wydawać się mniej oświetlona lub ciemniejsza. Jeśli wasza dynia zrobi się nagle zbyt ciemna, to możecie przetrzeć ją suchym pędzlem, aby ją rozjaśnić, lub pozostawcie ją do wyschnięcia i zobaczcie, jak wygląda po przeschnięciu. Może się okazać, że wcale nie jest tak ciemna i jednolita. Ostatnia dynia nie będzie tak ciemna, dlatego pierwsza warstwa koloru jest bardzo rozwodniona, z tylko małym dodatkiem pomarańczowego koloru. Wracam do środkowej dyni i na wyschnięty papier dodaję kolejną warstwę żółtego oraz pomarańczowego, aby zwiększyć nasycenie kolorów. Na każdej dyni po przeschnięciu pierwszej warstwy dodaję drugą, która ma za zadanie dodanie szczegółów, nasycenie kolorów, podkreślenia wypukłości dyni. Dodaję koloru pomarańczowego oraz czerwonego. Upewnijcie się, że poprzednia warstwa jest naprawdę sucha, żeby nie rozmyć tego, co już namalowaliście. Jak widzicie, lepiej nałożyć więcej warstw koloru, niż nakładać skoncentrowaną farbę w pierwszej warstwie, która nie da nam takiego efektu przestrzeni głębi. Łodygi maluję rozwodnionym kolorem ciemnozielonym i w tym wypadku nie przesadzajcie z pigmentem. Upewnijcie się, że kolor pomarańczowy wysechł, aby zieleń nie rozlała się na waszych dyniach. Do cieni na łodydze używam mieszanki zieleni z ciemną czerwienią.
Następnie maluję dodatkowe elementy kompozycji. Jasną, żywą zieleń uzyskuję przez zmieszanie koloru zielonego z żółtym. Niestety kamera nie do końca oddaje kolor dyń, jest on zbyt jaskrawy. Swoje dynie postanowiłam obrysować cienkopisem, ale możecie ten krok pominąć. Jeśli jeszcze brakuje Wam głębi w dyniach, to możecie dodać więcej ciepłej oraz chłodnej czerwieni w zagłębieniach dyń. Tak te dynie prezentują się z bliska. Jak widzicie, możecie rozmyć większość granic po pędzlu, ale także celowo zostawić je w Waszych ilustracjach. Sprawdźcie, co najbardziej Wam się podoba na Waszych obrazkach. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, motywuje mnie to do dalszej pracy. Jeśli będziecie się dzielić ilustracjami swoich dyń na podstawie mojego filmiku instruktażowego na swoich mediach społecznościowych, to po prostu oznaczcie mnie na Instagramie edewelsaart, na Facebooku edewelsa, albo dodajcie link do mojego filmiku na YouTubie, lub też możecie dodać hashtag ewelsa albo edewelsaart. Wszystko będzie opisane w regulaminie znajdującym się w opisie pod filmem. W komentarzu dajcie mi znać, czy udało Wam się stworzyć własne ilustracje, czy zdecydujecie się stworzyć swoje własne kompozycje, niekoniecznie takie jak tam, bo ta jest tylko po prostu przykładem. Więc ja już dzisiaj się z Wami żegnam, zapraszam Was do oglądania innych filmików na moim kanale, a także przypominam o subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!